Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Runiczny i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek Zagrajmy w projekt Zomboid. Udało mi się znaleźć troszeczkę wody, więc mamy już tutaj, nawet udało mi się znaleźć tabletki przeciwbólowe, które pomogły mi zasnąć na szczęście. I przespałem się w tym budynku tutaj. Oczywiście zabarykadowałem wejście w ten sposób, dzięki temu zombiaki było mniejsze ryzyko, że zombiaki mnie znajdą. I szczególnie te, które tutaj się pałętają. Nie będziemy jednak im głowy zawracać i wrócimy sobie do tamtego budynku. Samochody tamte już zostały przeszukane i poza tymi lekami przeciwbólowymi oraz... Chociaż w sumie nie pamiętam, czy te leki akurat znalazłem w zombiaku. W każdym bądź razie je znalazłem, no i woda była też, więc przelałem sobie i teraz mamy już, tylko jeść się nam znowu będzie chciało. Na szczęście mamy jeszcze troszeczkę zapasów, niewiele, bo niewiele, ale liczę, że w tym budynku uda się coś znaleźć. No dobra, to wróciliśmy do miejsca, gdzie ostatnio skończyliśmy i sobie sprawdzimy to miejsce. Nie zaglądałem tam. A, więc liczyłem, że tutaj będzie wejście. A nie, jest wejście. I co to, to wygląda? Czyżby tutaj był też jakiś już stricte wojskowe miejsce? Czy może jakaś fabryka? Chociaż sądząc po murach, to to raczej... O, i nawet zamknięte jest. O, aha, lampy zgasły. Ha. No to chyba się tutaj nie dostaniemy. Inaczej jak kluczem uniwersalnym. Droga ta pewnie już do nikąd nie prowadzi, bo to już jest... Czyli koniec mapy. Tam nie ma co nawet iść. Trzeba będzie sobie wejście zrobić. Tak jak mówiłem, dobrze, że mamy klucz uniwersalny, który pozwala otwierać w tej grze każde drzwi. Otwórzmy jeszcze to, by zobaczyć, ile zombiaków może się czaić w środku. Wow! Okej, widzę dwa. Widzę, że ta gra ma problem. O, widzę więcej. A, ciekawy budynek w środku. Dobra, zanim sobie otworzymy wejście, spróbujemy te zombiaki ściągnąć, tylko czy nam się uda? Uda. A, udało się. Dobrze. Weźmy sobie z powrotem młotek i robimy otwórz. Sezamie, otwórz się. Dobra. I teraz pytanie brzmi, czy właśnie wypuściliśmy na siebie bardzo dużo zombiaków? Na pewno jeden się już nami zainteresował. Ale nie widzę, żeby był jakoś specjalnie ubrana. Żeby była jakoś specjalnie ubrana. A ból dalej dokucza. U, nóż kuchenny. Nóż kuchenny to my sobie weźmiemy. Także bełtów tu nie ma. O. Sama mapa wyglądała, samo miejsce wygląda ładnie. O, szkoda, że są te błędy. To w sumie też by się nadało na bardzo ładną bazę. Ja chcę w tego trafić. Nikogo więcej, nikogo więcej.
I oczywiście moich bełtów nie ma, no bo po co mi? Zobaczmy, czy uda się tu jakieś bełty znaleźć. A nic ciekawego. Pusto. Tutaj. Worek na śmieci, puszka. No tu raczej same się... Bardzo fajny pojemniczek. Więcej takich poproszę. Nawozu brać nie będziemy. Chociaż w sumie gwoździe też już w tym momencie tak średnio nam się przydają. Ładnie to wyszło. To byłoby idealne miejsce na, też na multi. Muszę się zresztą dostać tutaj na górę, zobaczyć jak to wygląda. Okej, okay, pytanie za 100 punktów. O, jest wejście. O, i trochę was tutaj za dużo. Na kuszę. Ile was jest? No, troszkę was tutaj jest. Ej, zostawiliście mi coś fajnego? Chyba nic. Nie. Ja w sumie mogłem wziąć, bo mi się broń zaczyna kończyć. Sierby był taki średni. O. A do tego to możemy sobie w ogóle postrzelać. Użyj obrócz. Ten ma chyba hełm na głowie nawet. A nie, to są tylko włosy. Oj, nawet bełta mi zostawił. Tutaj widzę, jeden się dobija. Ale nic więcej. Ciekawe miejsce, naprawdę ciekawe miejsce. Ciekawe, że tych mogę wycelować, a tego nie, albo przez okna celuję. Ciekawe, czy może mi ktoś wypaść. Zobaczmy, czy otwarte, czy zamknięte. Generalnie otwarte, ale usłyszałem wybijaną szybę. Ja nie wiem, czy to gdzieś za mną, nade mną. Widzę was tutaj trochę jest. O. A pani to by się mogła ubrać. O, widzę, szybę już wybili. I będą wychodzić. Najważniejsze to, żeby nie dać się zajść od tyłu i zawsze kontrolować, gdzie zombiaki są. Do tej pory mieliśmy farta z zadrapaniami. Za
bo wygląda na to, że żadne z tych zadrapań, które mieliśmy, nie było, że tak to ujmę, śmiertelne. I wolałbym taki stan utrzymać możliwie najdłużej. Ojej, ile was tutaj jeszcze jest? Oro. Właśnie tego się obawiałem, że zombiaki zaczną spadać z pięter. A ty co? Wyglądasz jak więźni trochę. Ale nie ten pomarańczowy, charakterystyczny strój. Taki bardziej szarawy. Albo to piżama. Nie ma gryzienia. A jeszcze, bo jeszcze jeden jest. Ej, jeszcze ktoś? Stąd idą. Z dołu. Jeju, ile was tam jest? Stąd przyszedł, czyli tu gdzieś jest jeszcze wejście. Ja widzę, sporo zombiaków jeszcze jest. Ale widzę, że grzecznie po kolei podchodzą. Jak w filmach akcji, każdy przeciwnik czeka na swoją kolej. A, to jest ten w piżamie. Komplet bielizny. Aha. No to... jednoczęściowy komplet bielizny. Taki bardziej staromodny. A zanim wrócimy do tego wejścia, ja bym chciał zobaczyć, co tam jest. Czy tu jest ryzyko, że jakieś zombiaki się pojawią, czy po prostu spadł? Spadł. Wygląda na to, że spadł. Tutaj widzę, są okna, ale żadne nie jest pęknięte. Właśnie czułem, że już doczłapałeś. Dobra. Ja spróbuję oczyścić wejście i do was wrócę. A, stąd zleciałeś. Tak sobie siedzę tu i zabijam te zombiaki po kolei, jak wychodzą. I tak się zastanawiam, czy one się tutaj czasem nie respią. Bo tyle, ile ja ich tutaj zabiłem, jakbym do centrum handlowego poszedł. Nic tylko są w środku. Widzicie, ile ich tu jeszcze jest? A ile ja już pozabijałem? Plus jeszcze czasami spadają z pięter. Więc to już w ogóle trzeba uważać. Jak tak dalej pójdzie, to mi się broń skończy, zanim ja będę w stanie cokolwiek tutaj... Ale też zachodzi w głowę, co to jest za miejsce? Obwarowane porządnie, ale wygląda, jakby zostało zbudowane przed zombie apokalipsą.
Muszę sobie włócznie porobić. A do tego potrzebuję drewna. Nie chcę... O. A tego z buta trzeba potraktować. Uch. Najgorsze jest to, że oni żadnej broni nie dają. Może tu gdzieś w śmietnikach było drewno. Ja w ogóle wziąłem ze sobą piłę. Mam piłę, ale toporka nie mam, czyli wy... Nie, no tutaj nie było nic. Aż się zmachał nasz bohater dużym wysiłkiem. No to mamy nieciekawą sytuację. Zaczęły nam się mdłości, ale mdłości mogły też zostać że tak to ujmę, spowodowane przez nadmiar zombiaków, które tam wybiliśmy. Więc, żeby mieć tak, to jest od zombiaków. Chciałem już używać tej kuszy, bo no, bełty mi się skończyły w tamtej. Nie ma takiego. No, podejdź go, lasie. Macie moje bełty? No, przynajmniej jeden. Szkoda, że tutaj bełtów nie było. Jak widzicie, zombiaków jest tutaj co niemiara. Nawet jednego z... Zacząłem się zastanawiać, bo tutaj parę mieli miało noże. Zastanawiam się, czy z nich nie skorzystać, bo noże byłyby lepszą opcją. Niż ta kuszar. Zawsze to szkolenie w strzelectwie. I się szybko ją przeładowuje. No ale... Mimo wszystko powolne. Dobra, trzeba większą broń użyć. Będę musiał najprawdopodobniej stąd wycofać i dać bohaterowi odpocząć. No bo to jest jedna wielka masakra, co się tutaj dzieje. Nie, nie ma co. Dobra, ja się wycofuję. I wrócę też do was, jak już nasz bohater trochę odpocznie. Ale chyba w końcu uda mi się dostać do środka. A kask jest dziecki, dobra. Tam widziałem tam papierosy. Bełt. Ale celowo go nie zbieram, bo w tym momencie bardziej interesuje mnie znalezienie jakiejś broni. No. Niż tak naprawdę papierosów, których mam od groma. Bardziej, że bełty też zaczęły mi się kończyć. No chodź. Nie no, jeszcze wyłazicie. Ile was tutaj jest? Nie, no następne, no. O, ale ta ma nóż. A tą chcę na... Tu, żeby mi się czasem nie pomyliła z pozostałymi.
A bełty mi się skończyły? Ano. Okularki zgubiłaś. Nóż jest tutaj, oby jakiś fajny. Może być. Wyposaż jako główny. I zamontuj na lewy pasek. Z krótkimi ostrzami mam mało. Tutaj słyszę jeszcze zaraz pewnie któryś zombie przez okno wyleci. Następne idą. Noż. Ile was tam jeszcze jest? Jeżeli jesteście ciekawi, to jeszcze ani razu nie wlazłem do środka. No. Noż. Naprawdę. A tamte się zawiesiły. Tu jakiś zombiak idzie przez kwiatki. Cześć. Sery, miałeś tyle. No nic. No i jestem z powrotem. Mamy inny teraz problem. Teraz z kolei dokucza nam głód. Udało mi się zrobić 5 włóczni. I tak z 5 zombiaków pole wyprowadzić. I zobaczymy, ile w tym momencie zombiaków tutaj na mnie czeka. No oczywiście. Spróbujemy się zakraść. No, co włócznia, to włócznia. Może w końcu uda się wejść do środka? Nie, oczywiście, że nie. Bo oczywiście muszą być zombiaki. Nadzieję, że żaden mi na głowę nie zleci. Ła! Tego się właśnie bałem. Przespaliśmy się trochę w samochodzie. Nieopodal. Ale jak widzicie, niewiele to dało. Gdybym wiedział, że tak będzie wyglądać, to bym wziął więcej żywności. No teraz to włócznią to bajka. Następni poproszę. No dobra, wychodzi na to, że w końcu uda mi się wejść do środka. No nareszcie. Tam jest jedzenie. To tam też się udamy. Może oczywiście o jedzenie trzeba walczyć. No. Czuję się jak po wielkich trudach w końcu wręcz upragnione wejście do środka. Nie powinno ich zostać tutaj już nie wiadomo jak dużo. Dobra, idźmy tutaj, bo tutaj widzę jakieś ciastka pewnie będą. Chwila spokoju. Zgniłe. O jest, babeczka, zjedz całość. Zjedz całość i zjedz całość. No, nasz bohater zgłodniał. Resztę sobie weźmiemy na później. Chleb zgniły. Szkoda tego chleba.
Żadnego zombiaka w polu wrażenia. Tego nie zabiłem ja. Szkoda, że to wszystko pogniłe. Zobaczmy, co jeszcze tutaj ciekawego. Słyszę zombiaka. Właśnie. Napełni butelka po wybielaczu. Że tutaj na przygotowania, ale raczej nic dobrego do jedzenia nie ma. Jeszcze tu. Arbuz świeży. Pokrój. Arbuzy to my weźmiemy, albo jeszcze elektryczność działa. Czy ja stąd wyrzucę coś nadmiarowego? Może jeszcze go naprawię. Tu widzę, jest kibelek. O, jesteśmy na tyłach tego sklepu. Ła! A wy się skąd tutaj wzięliście? Tak nie wolno. Skąd wy tu? Żem się zestresował. Okej, widocznie tam nas nie chcą. My pójdziemy naokoło. Widzę, recepcjonistka już jest. Co, oni jeszcze wciąż mogą tutaj z góry spadać? To musi być jakiś błąd w projektowaniu tego miejsca. Tabletki przypływowe weźmiemy, mogą się przydać. Się te, które mamy, skończyły. Ale wy tutaj demolujecie wszystko. Z drugiej stronie co? Tam chyba jest biżuteria. Ale od groma zombiaków. Pójdźmy chociaż po kolei, bo tu jest jedzenie. Przynajmniej głodni już nie jesteśmy. Tam jest kawałek drewna, to będzie można włócznie z tego zrobić. O, klucz to sobie weźmy. Ciekawe, ona wygląda jakby spadła z góry. Jestem ciekawy, co jest piętro... Może tu jest balkony są. Ale balkony w tym miejscu? Tak troszkę dziwnie. Nie wstawaj. Ja tutaj widzę, że zombie do nas idzie. Pozwolimy. Chodź. Zrób włócznie. Tylko się oddalmy. I zrób włócznie. Czyli pierwsze, czyli parter jest jakimś pasażem handlowym. Szkoda, że nie mogę jeszcze po tej stronie mieć broni.
Już widzę tą minkę, że on się boi. Oj, kolejne zombiaki idą. Wow. Skąd one spadają? I ile ich w tym budynku jest? Czy wychodzimy? Niby dopiero co się dostałem do środka, a już mnie zombie wygoniły. Ech. A ty chyba spodni zapomniałeś. Ja się dziwiłem, dlaczego na tym dziedzińcu tylko tyle zombiaków jest. No dziwota, że tylko tyle, jeśli większość była schowana w środku. Nie wiem, twórcy chyba ciut przesadzili z tym miejscem. Bardzo przesadzili z tym miejscem. No i jestem z powrotem. Jak widzicie, udało się dostać do środka. Natomiast no też ciężko było jakkolwiek zwiedzić to miejsce. Zjedzmy sobie czekoladę. Bo cały czas mi tutaj spadają zombiaki z góry. Dlatego myślę, że nie będziemy sobie zwiedzać bardziej piętr czy parteru, bo tutaj widzę jest... Tutaj są ubrania, tutaj są rzeczy spożywcze, tu są rzeczy do kuchni, tam jeszcze nie wiem co jest, ale w pierwszej kolejności sprawdzę, dlaczego oni tak spadają z góry. Tu się pojawiają i jest to dla mnie bardzo niezrozumiałe. Bo o ile mógłbym zrozumieć, że w korytarzu się pojawiają, no bo na przykład, nie wiem, na górze jest... O, już chyba trzeciego takiego zabiłem. Aha. Czyli oni tu skaczą. Ciekawe. Jeju, ile tu ich jeszcze jest? To się już nie dziwię, że spadają tutaj. Oni przez ten szklany dach skakują. A jest ich tam trochę jeszcze. Ja myślę, a bo znowu zostałem dziabnięty w brzuch. Naprawdę, jeśli mój bohater się nie... Jeżeli nie zarazi się tego wszystkiego, to będzie to najszczęśliwsza osoba na tym padole łez i smutku. No dobra, ale skoro tam jest od groma zombiaków... Okej. O. Udamy się w tą stronę. Może tu będą mniej zaskakiwać. I będziemy mogli pozwiedzać, a nie tylko walczyć. To jest biżuteria, czyli tutaj będą... kolczyki i tego typu pierdołki. A, któryś z zegarków tutaj miał alarm włączony. Co my tu mamy? Tu mamy jakiś gabinet prywatną. Okej.
Ładnie wyszło. A tu pewnie leki są schowane. To mnie zastanawia, co to jest. Tam nie będziemy na razie chodzić. Zobaczmy, co my tu mamy. Napój w puszce. Weźmy. Tu mamy. Aha, tu mamy salę gimnastyczną. Siłownie, maty do ćwiczeń. Ładnie zrobiona. Czyli tu jest albo kibelek, albo szatnia. Szatnia. A nie. Ej, nie wiem, co to za pomieszczenie. Czyli tu jest szatnia. Okej. Bardzo dziwne miejsce. Nie wiem, pewnie mają jakieś znaczenie swoje, ale ja tak nie do końca ogarniam. Okej, czyli tu mamy medyka, tu mamy biżuterię. Tu mamy sklep meblarski. I też pięterko z zombiakami. Położę się, że tutaj na górze też jest grupa zombie. Kolejny ksiądz. Włócznie mi się teraz... Wszystkie włócznie zużyłem. I sklep z ubraniami. Na zaplecze póki co chodzić nie będziemy. Ale tu jest taki korytarz. I tu też wszedłem, ale tutaj nic ciekawego nie było. Tutaj pewnie są jakieś ważne, cenne rzeczy. Ale tu dalej przejścia nie ma. Nie ma. Ciekawe, jak się tam dostać. Chyba, że tak tylnym wejściem. Okej. Okay. Teraz zobaczmy, co skrywa pięterko. Czyli dwa sklepy z ubraniami. Okej. Okej. O. I oni z tej balustrady skoczą. Skaczą. I w ten sposób znajdują się na dole. Okej. To to ma sens. I tylko dziwi mnie, że tego nie rozbijają. Tu jest jakaś restauracja. Tu jest... A, tu jest... Tu jest chyba hotel w takim wypadku. Czyli to jest hotel. No... W środku lasu tak zabezpieczony. Musi to być jakiś klimatyczny. Tu są chyba pokoje. No chodź. A nie, tu jest jakieś wejście na górę. Okej, zróbmy sobie włócznie. Okej. Nie, pokoje. To są pokoje, czyli tu po prostu zombiak jakiś wyszedł. Tu jest jakiś gość hotelowy. Dobra, jak się panu mieszka tutaj? Dobrze? Trochę za dużo zombiaków, ale poza tym wydaje mi się, że jest ok. Maczeta by się przydała, bo już kolejny nóż zniszczyłem. Ok. Czyli to są pokoje. Hotelowe. I tu też będzie pewnie pokój hotelowy. Tak. Czyli tu pewnie jest wyjście na piętro wyżej tego hotelu.
A przynajmniej zakładam, że to jest hotel, a nie mieszkania. Przynajmniej będziemy mieć dodatkowe drewno. Włóczni nigdy za dużo. Parę schowamy do plecaka, żeby nas trochę odciążyć. Okej, okay. O, iść nam się chce. Na pełni. Aha. Okej, okay, bo ja to chciałem arbuza po prostu zjeść, tak mi się właśnie zapomniałem. Okej. Okay. Zobaczmy, czy wszystkie pięterka tak wyglądają, czy są jakieś inne. Zombiaka słyszę. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Jeszcze chyba ze dwóch idzie. Tej to się nie śpieszyło. Ej. Tutaj widzę, porozrabiali. Rozbijali też szybkę, która jest na środku. Nieładnie. O, mamy tutaj windę. A, i tu też jest wyjście na pasaż handlowy. A, tutaj jesteś. O, te drzwi mogą być ciekawe. Nie ma takiego gryzienia. A do pustego pokoju chciałeś się wbić. Okej, okay, jak to woli? Tu mnie ciekawi, co jest na zewnątrz. Bo tu jest wyjście na to. I my możemy się wyczłapać tutaj na górę. Naboje. Naboje. To może się przydać. Ładne to miejsce, naprawdę mi się podoba. Bardzo ładnie je zrobili. Wiele pięter jest tutaj. Nie wiem, czy będziemy się... O, ale stąd widać, jak to wygląda. Góry. A, bo tutaj jeszcze zombiak, trzeba się go pozbyć. Szkoda, że tutaj poza amunicją nie ma nic więcej. W sensie, że nie ma żadnej broni do walki w zwarciu. Myślę, że tutaj zrobimy sobie zrzut ekranu i pójdziemy zwiedzać dalej. Jestem już chyba prawie na szczycie, bo dotarłem do ciekawej lokacji. Tu mamy bar. Na szczycie tych pokoi poczynkowych. Jest chyba kibelek tego baru.
ale coraz lepsze mieszkania były coraz, czy pokoje coraz wyżej. Do baru wchodzić nie będziemy, chcę wiedzieć, co jest za barem. No, to są jakieś biura. Okej. Okay. Jesteśmy już chyba prawie na samym szczycie. Zobaczymy sobie dach. O, idzie zombiak. Chodź, 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 chodź. Nadzieję ci na włócznia. Okej, okay. Im wyżej, tym mniej zombiaków powinno być. O, jesteśmy już na samej górze. No, tutaj też zombiaki były ewidentnie, widać po drzwiach. Wystarczyłby w sumie jeden. Dzień dobry. To jest chyba jakieś pomieszczenie pracownicze. Nie, jeszcze jest wyjście na dach. Ładnie urządzone. O nie, to na pewno nie mieszkanie. To jest chyba pracownicze coś. Co jest? Tak bohater reaguje jak zombie. A, zombie utknął. No to jeżeli nie rozwalimy ściany, to nic nam nie grozi. Tutaj. Okej. Okay. Może to jest jakieś mieszkanie? Takie ekstra VIP? Bo łóżko? Takie tak zwane prezydenckie? Teraz ładnie widać. Gigantyczne to jest. Ojej, coś czuję, że zwiedzania zostanie więcej niż. O, jesteśmy już na górze. Tutaj walczyliśmy. Stąd też zombiaki skakały. Stąd wyszły. Nie no. Bardzo fajne miejsce. Bardzo mnie się podoba. Czy można wyjść jeszcze wyżej? Czy to już jest szczyt? Nie, to już jest szczyt. No dobra, w takim wypadku będziemy wracać na pasaż handlowy. A, jest. Myślałem, że kolejny zombiak się tutaj pokazał. Się przestraszyłem. No. To musi być albo ktoś tutaj faktycznie mieszka, chyba że to wszystko są mieszkania. Nie wiem, pracowników? Nie wiem. Nie do końca ogarniam tego, to miejsce. Ale dobra, myślę, że część główna zwiedzania mamy już za sobą. Główna walka została już za nami. Mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, że będzie nie wiadomo jeszcze ile zombiaków. I myślę, że pozostałą część tej konstrukcji będziemy zwiedzać w następnym odcinku. Za dziś w każdym bądź razie ja chciałbym Wam bardzo podziękować. No i do następnego, mówił do Was Runiczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć!